Kronika rodziny Crowley. Bernard Crowley w dalszym ciągu próbował, z mizernym skutkiem, odzyskać względy Pauliny Ward. Ale jakiś głos, zapewne jeden z wielu, podpowiadał mu, że nic z tego nie wyniknie. Z kolei Elizabeth Crowley, mimo że było to całkowicie sprzeczne ze wszystkim, co wewnętrznie czuła, próbowała zdobyć kolejnych przyjaciół. Davin, po osiągnięciu maksimum możliwości, jakie dawała mu miksologia, wszystkie wolne dni spędzał ze szklanką soku w dłoni i podróżując do krainy magii po kryształy. Alex w końcu poddała się i stwierdziła, że zarówno beznadzieja w pracy, jak i chroniczne zmęczenie są po prostu częścią życia. Rodzina Crowleyów dotarła do kolejnego zakończenia roku. Ten wieczór sylwestrowy wydawał się wszystkim inny niż poprzednie. Dzień dobry, słoneczka, z tej strony Samiec Alfa i witam was na kanale Ciotki Irse i moim w środowej rozgrywce w The Sims 4, czyli w wyzwaniu Alchemika. Słuchajcie, Davin za chwilę będzie się szykował do pracy i próbuję nim odzyskać zapał do pracy. Poza tym zrobiłem trochę porządek w wyposażeniu rodziny, ponieważ okazało się, że gnomy zostawiły nam ponad 450 paczek nasion z każdego rodzaju. Co powodowało, że rachunki, tygodniowe rachunki rodzinki wynosiły jakieś 12 tysięcy, ale teraz wynoszą tylko 2 tysiące, ponieważ pozbyliśmy się wszystkich paczek nasion. Jej! Teraz tak, zwyczajowy plan na dzisiaj. Zwyczajowy plan na dzisiaj. Ty miałeś odzyskać zapał. Odzyskałeś zapał? Odzyskałeś zapał? Próbował. Aha, nie udało mu się. B. Praca bez korzyści. Tak, kot robi kupę. Świetnie. Bardzo grzeczny kotek do kuwetki. A pozostała część rodziny, jako że to jest niedziela, to śpi, odrabia lekcje i robi inne rzeczy, które są im potrzebne do pracy i do szkoły. To znaczy powinni robić, bo nie robią. Graj. A później będziesz analizować udziały, o ile ci jeszcze sił wystarczy, co w twoim przypadku akurat długo trwać nie będzie. Co się stało? Tak, staraj się o dziecko. Małych bąbelków nigdy nie za dużo. Najwyżej przyjdziesz do naszej chatki, do grupy wsparcia. Tak. No dobrze. Ty musisz się nauczyć Nie ty. Nie patrzę na właściwego Sima. Logika. Ty masz logikę na 26, to ucz się pilnie logiki, później będziesz analizować udziały. Ty śpisz. Tak. Ze względu na to, że już za długo trwa próba zrobienia, wymknięcia się ukradkiem na imprezę przez Elizabeth, bo nikt jej po prostu nie zaprasza, to w zeszłym tygodniu postanowiłem, arbitralnie troszkę, ale trudno, że naszym kolejną głową rodziny zostanie Bernard. I w związku powyższym musimy wziąć udział w zajęciach pozaszkolnych, i będziemy mieli dwie takie okazje, jedną we wtorek, drugą w czwartek, żeby zdobyć wrogiego, żeby zdobyć sobie wrogiego rywala. Tak, Elizabeth się już przyjaźni z taką ilością simów, że już powinna mieć zaproszenia na imprezki i inne tego typu rzeczy, ale jakoś nikt jej nie zaprasza. No, Tami znowu uciekła. Jest cudownie, ten kot ucieka co drugi dzień. Dobra, więc zanim wszyscy będziecie pogrążeni w smutku i rozpaczy, to niech ktoś napisze
Serwisy społecznościowe? Aha, chyba, że to dorosły tylko może zrobić. Dlaczego? A, dobra, stop. Bo jeszcze oni się nie zorientowali, że ona uciekła. Ona jest w trakcie uciekania. Tak, jest deszcz. I kot jest właśnie w trakcie uciekania. Mały kotek ucieka. I jak się wszyscy zorientują, to dopiero wtedy będzie można ogłosić wszem i wobec, że oto kotek nam uciekł i bardzo byśmy chcieli, żeby ktoś nam pomógł go znaleźć. Dobra. No dobrze, dobre towarzystwo. Okej, na razie jesteś szczęśliwym. A nie, już zauważył, że kot zniknął. Jest. I wszyscy są smutni, pogrążeni w rozpaczy. I powinienem móc opublikować ogłoszenie o zaginionym zwierzaku. Dzięki temu będziemy czekać na nią tylko 24 godziny, a nie 48. Ponieważ zwierzątka w Simsach wcześniej czy później same się znajdują. Troszeczkę inaczej niż w tak zwanym prawdziwym życiu. No dobrze, myślę, że całą resztę rodzinki spróbują ogarnąć i widzimy się, myślę, że dopiero we wtorek, znaczy wtorek czasu gry i świata gry, żebyśmy mogli coś porobić bardziej Bernardem. No dobra, jesteśmy Bernardem we wtorek w szkole i jeśli dobrze rozumiem ideę, to Bernard właśnie w tej chwili ma WF, polegający na tym, że musi ćwiczyć samodzielnie na bieżni czy gdzieś tam. Więc fajnie. Można i tak. Myślę, że jakby w szkołach było tak, że każdy sobie może poćwiczyć wtedy, kiedy chce, to pewnie by było trochę nakryj do stołu. Nie. Gdzie się uczysz do sprawdzianów? Jak mam się uczyć do sprawdzianów? Kliknij komputer z książkami. Moment. Tu chyba były komputery. Tak, tu były komputery. Tak. Pisz do wcipy, graj w grę. Więcej opcji. Szkoła średnia. Ucz się do sprawdzianu i weź udział w zajęciach pozaszkolnych, bo to też musimy zrobić. Więcej opcji, szkoła średnia, weź udział w zajęciach pozaszkolnych. Tak, zapiszemy się na zajęcia pozaszkolne i no, co jest? Miał się uczyć do wow. Członek drużyny cheerleaderskiej, niech będzie to. Czemu nie? Albo członek drużyny informatycznej. Nie. Zrobimy z niego cheerleaderkę. Cheerleadera chyba. Idź do pracy. Dlaczego nie idziesz do pracy? Co się dzieje? Dlaczego jak cię zostawiłem samą w domu, to nie poszłaś do pracy? Naprawdę? Dlaczego nie poszłaś do pracy? Ech. Dobra. Okej. Zdobyta wiedza archeologiczna. Co to za zajęcia? Wiedza o społeczeństwie. Okej. Why not? I zdobyta wiedza o salwadoryjskiej kulturze. Też okej. No dobrze, czyli jutro w środę będziemy mieli zajęcia z cheerleadingu. Trzeba będzie trochę poćwiczyć. To może uroczo wyglądać. Ale przynajmniej będzie lubiany. Tak? Nie? O masakro. Dobra. Tak, chcę się wybrać na dzień. No dobra, jesteśmy na dniu karier. I co ciekawego jest na dniu karier? Kariery. Kariera kucharska. Wypytają szczegóły kariery. Znaczy nie, żeby mój ojciec nie był kucharzem. O! Roy Rasoja jest przedstawicielem zawodu kucharza. Jak miło. Cudownie. A to kto to jest? Tomi Markowicz. Wypytaj o szczegóły. I kto tu jest ostatni?
Kasandra Ćwir. Kasandra Ćwir opowiada o karierze... Jakiej? Jakiej ty karierze? Goszcząca specjalistka dorosła. Ale czego specjalistka? Więcej opcji? Nie. Obejrzyj prezentację? Co ty reklamujesz, kobieto? Bo to by było intrygujące, bym powiedział. Ale biorąc pod uwagę, że to Kasandra Ćwir, to znając życie... Aha, o tej już słucha. Dobra. Wypytaj o szczegóły, bo to jest zadanie na dzisiaj. Okej. Okay. Porozmawiaj z nauczycielem o przyszłości. Gdzieś tu jest jakiś nauczyciel, coś? Są to nauczyciele? Nie ma. Jest Grzesiu. Jest Grzesiu. Nauczyciel z klasy numer 1. Rozmawiaj o przyszłości. Jak już tu jesteśmy, to mogę z wami pogadać. Okej. Okay. No dobra. Czyli jest szansa, że zrobimy... Aha, nie zrobimy na złoto. Czego ty się boisz? Niepewna przyszłość. Pachnie charówką, słuchanie na temat kariery. Oj, oj. No niestety będziesz musiał podjąć jakąś pracę, bo niestety, ale zostałeś wybrany. Czy to on ją właśnie przestraszył? Tak. Dobra. Okej, okay. Czyli my możemy wrócić do domu. I wrócimy do Bernarda, jak będzie szedł na zajęcia z cheerleadingu. Okej, okay, Bernard jest już po zajęciach u cheerleaderek. To jest królicza nora, jakby ktoś nie wiedział. I bardzo się zaprzyjaźniliśmy z... Kim ty jesteś? Olgą Landgrab. Biorąc pod uwagę, że kiedyś miał dziewczynę, którą porzucił, bo tak miało być i która już dorosła, bo już jest młodą dorosłą, to myślę, że mógłby się zająć kimś trochę bardziej w swoim wieku. Czy on już skończył to zadanie do cheerleaderek? Tak, ukończył. Dobrze. Czyli teraz będziemy mogli pójść do szkoły, znaleźć sobie kogoś, z kim się pokłócimy, żebyśmy mogli okrzyknąć go naszym rywalem. Jej! Tak, generalnie Bernard chyba naprawdę robi w szkole za wariata, bo tu się z kimś spotyka, tu za chwilę się z nim kłóci, gada do siebie, flirtuje sam ze sobą. Nie żeby coś. Nastolatki potrafią być okrutni. Tak, tak. Jeśli chodzi o, bo o tym zapomniałem powiedzieć, bo ja Davinem od czasu do czasu wychodziłem na zakupy do Krainy Magii i w tej chwili brakuje nam tylko dwóch kryształów, które są bardzo rzadkie i wyjątkowe i te dwa wyjątkowe są z pakietu Witaj w pracy, a ten jeden rzadki jest z Przygody w dżungli. Niestety Davin jest już staruszkiem, więc nie chciałbym go wysyłać na Przygody w dżungli, bo to mogłoby się skończyć tak dość jednorazowym wypadem. Na Przygodę w dżungli. Więc tak. Więc nie za bardzo. Otwórz towarzyskiego króliczka. Co ty mógłbyś napisać? Nowa wiadomość. Może nowy post. Przyjacielska. Tablica. Nowy post. Wow. Radosna. Dobrze. Zróbmy energetyczną opowieść o treningu cheerleaderskim. Tak. Cudownie. Tak, na pewno to zyska dzięki temu sporo przyjaciół. Albo przynajmniej fanów. Czy ty właśnie stoisz na dworze i próbujesz się uczyć? Tak. Powiem wam, że jak wróciłem z Bernardem do domu, to było tu taka kosmiczna ilość syfu, że każdy możliwy mebel był usyfiony, podrapany, zniszczony i tak dalej. Nie wiem, co się działo w tym domu. Nie było tu nikogo poza kotem. Znaczy, mając koty, domyślam się, że to nie jest nic nadzwyczajnego, że... No co ty masz kobietę na sobie? W ogóle to nie jest nic nadzwyczajnego, że otwierasz drzwi do domu i zastanawiasz się, czy znajdziesz tam prototyp bomby termojądrowej, czy nie.
Na szczęście w większości przypadków po powrocie do domu znajduje się choć jego pawia, więc tak, sprzątnie. Mam cichą nadzieję, że w końcu naprawią baga, w którym obce simy z uporem maniaka gotują za moje własne pieniądze, próbują gotować białe ciasto. Naprawdę. Przysięgam, że to jest bug, bo to jest niemożliwe, to jest po prostu... Jest wolna przestrzeń w kuchni. Może upiekę białe ciasto. Tak, a później wszyscy są zdziwieni, czemu simy wyglądają trochę bardziej okrągło niż mniej. Być może dlatego, że żywią się głównie białym ciastem. Także ten. Dobra, naprawdę muszę już iść. Bernie, iść do spania. Jutro pójdziemy do szkoły i spróbujemy znaleźć sobie wroga. Brzmi jak plan. Pójść do szkoły w celu, żeby znaleźć sobie wroga. Tak. No dobra. Nasz cudowny Bernard wrócił wściekły z zajęć cheerleadingu po moich bardzo nieudanych próbach zostania wrogiem jednego z simów. Więc spróbuj wykonać solowy układ. Może cię to uspokoi. Wątpię. Ale... Może duch drużyny cię oświeci. Wow, chłopie, ja nawet nie wiedziałem, że ty tak potrafisz. Fantastycznie. Cudownie, dobra. Tak, oczywiście samiec to cały samiec, czyli ja, czyli generalnie Sima, który jest samotnikiem, próbuje zrobić duszą towarzystwa, bo to ja. A Sima, który jest grzeczny i kulturalny, próbuje zrobić z niego podłego Sima. Po prostu jej. No, fantastycznie. Obawiam się, że bez wsparcia ze strony MCC to nie ruszę dalej tego pokolenia. I właśnie się zastanawiam, czy takie malutkie oszustwo w ogóle wchodzi w grę. Bo... Naprawdę stwierdzam, że może jednak to małe oszustwo nie byłoby takim złym oszustwem. Dlaczego ty wściekły poszedłeś do pracy? Utrata kontroli. Okej, no dobra. Mam nadzieję, że to nie zepsuje za bardzo twojej oceny w pracy. Chociaż i tak w sumie. Lepiej być nie może. Co ty robisz? Jesteś sobą, czyli śpisz. Bernard... Aha. Pościeli łóżko. No właśnie, to jest grzeczny sim, a ja go zmuszam do bycia podłym simem. Dobrze, jak przy tym jesteśmy... Co się stało, Kale? Tak, skup się. Ty może wejść na króliczka, oznacz kogoś. Nowa wiadomość, znajomy tutaj do kontaktu. Nie ma jej. Bogusław Watson. Nie wiem, kim jesteś, Bogusławie Watson. Ale chyba też jesteś w drużynie, czy liderskiej. Bo mamy ten sam strój. Albo jesteś piłkarzem, albo jesteś liderem, czy liderką. Więc może z tobą uda się przeprowadzić odpowiednią złośliwą reakcję. Reakcję, nieważne. Dobra, niech ktoś wreszcie wygasi ten kominek, bo przecież co wychodzę z tej parceli, to ktoś odpala kominek. Masakroza. Co się stało? Za dużo ducha. Nad sprawnością fizyczną. Musi pracować nad sprawnością fizyczną, mając sprawność fizyczną na 6. To ile trzeba mieć sprawności fizycznej do bycia czy liderem? Aha, ty nie skończyłeś jeszcze zadania. Dobra, to poćwicz jeszcze. Solowy układ o 22 w nocy to jest naprawdę świetny pomysł. Na pewno sąsiedzi nie patrzą na ciebie dziwnie. Spoks. Aha, jeszcze jest premiera sezonu. Dobra. Kto to może oglądać z tobą? Oglądaj premierę gry o lamy. Ciekawe, czy Lameris też bierze udział. Dobra, jak wróciłeś z pracy, to też oglądaj. Jak wszyscy, to wszyscy ojciec też. To tylko jedna osoba, która przegapi premierę sezonu, to ty. W sumie i tak zaraz cię obudzi głód. Dlaczego jesteś narciarska? A, bo jutro jest Dzień Miłości, a ty masz chłopaka. Dobra. Świetnie. Dobra, to rodzinka sobie ogląda gry o lamy. To jest chyba jakiś film przygodowy z mumiami. I się skończyło. No i świetnie. Wspólne rodzinne oglądanie gry o lamy. To na pewno taka family activity.
Gra o lamy. Bo przecież pierwowzór, czyli Gra o Tron, jest taką bardzo family friendly serialem, prawda? Takim bardzo family i bardzo friendly. No dobrze. Okej, to my ogarniamy, ja ogarniamy simy. Jutro jest piątek i zobaczymy, czy moja teoria, którą dawno, dawno temu sobie powiedziałem, że jeżeli olewam któregoś sima, to on właśnie wtedy zaczyna robić to, co ja chcę, się sprawdza, ponieważ absolutnie nic nie robiłem z Elizabeth. I obśmiałbym się, gdyby się okazało, że przez przypadek w piątek dostanie zaproszenie na imprezę. Obśmiałbym się, autentycznie bym się obśmiał. Słuchajcie, ze względu na to, że jest Dzień Miłości, to jedyne zaproszenie o godzinie 17, na jakie mogłaby liczyć, że co? Umówmy się, sytuacja wygląda w ten sposób. Elizabeth poszła na randkę z Wojtkiem, bo Wojtek ją zaprosił. Bo to było jedyne, co w ciągu Dnia Miłości, na co mogła liczyć Elizabeth o godzinie 17, to było jedyne zaproszenie. Okej. Jestem w stanie to przeżyć. Jest na randce. Właściwie dopiero zaczęli być na randce. I właśnie dzwoni Alex. Dla przypomnienia, rodzona matka Elizabeth. I pyta się, czy powinni starać się o dziecko. Jeżeli moi rodzice zadzwoniliby do mnie, kiedy byłbym na randce, i zapytali się, czy chciałbyś brata albo siostrę? Biorąc pod uwagę, że już mam siostrę bądź brata, to myślę, że nie ma takiego żaru w piekle, niż ten żar, który by moja matka usłyszała przez słuchawkę w telefonie. Ale dobrze, starajcie się o dziecko. Biorąc pod uwagę, że mój ojciec jest stary, to równie dobrze mogą mieć kolejne małe dziecko. Może go wykończy. I dzięki temu przyspieszymy kolejne pokolenie. Dla przypomnienia, nie ona jest celem tego pokolenia. Tak, dokładnie tak. Wojtek, my jesteśmy na randce, wracaj tu. Zaprosiłeś mnie na randkę. Dlaczego nie mogę mu dać prezentu? Aha, bo nie mogę, bo jestem nastolatką. Jej. Okej. To mogę z podstarzałym Diego Lobo porozmawiać, prawda? Bo przecież. Wojtek, gdzieś ty polasł. Zaprosiłeś mnie na randkę. Gdzie ty jesteś, chłopie? No i se polasł. No fajna randka. Wały. Wały. Przyszedł i wyszedł. No wały. Kto ty jesteś? Mitchell Cavani. No po prostu to mistrzostwo świata. Najpierw matka, to później on. No po prostu to bajka. No dobra, wróciliśmy. I właśnie chętka Elizabeth dała mi do głowy pewien pomysł. Bo mamy Bernardem zrobić sobie wrogiego rywala. Chyba z tego, co się domyślam i z tego, co rozumiem, ten wrogi rywal musi być też w drużynie czy liderskiej. Więc spróbujmy... nie ty. Spróbujmy Bernardem. Może nie będę siostrze wręczał... Nie będę jej wręczał prezentu na Święto Miłości, bo zresztą nie mam nikogo. Ale spróbuję ją, być może na ofie, zaprosić do drużyny cheerleaderskiej, a później zrobić sobie z niej rywalkę. Czyli ty, Elizabeth, ponieważ i tak nie masz zajęć pozaszkolnych, szkoła średnia, weź udział w zajęciach pozaszkolnych. Nie idź spać, tylko weź udział w zajęciach pozaszkolnych. I po prostu zostań liderką. Jest to, nazwijmy, oszustwo, trudno, ale przynajmniej będą mogli być wrogimi rywalami. Więcej opcji, podłe. Kłóć się, obraź, kpi z trądziku, dręcz bezlitośnie, zdrać fabuły. Nie ma co zdradzać, bo wszyscy to oglądaliście.
odejść, oskarż. Nie mogę. Aha, bo pewnie dlatego, że mają dobrą relację, ale myślę, że uda nam się to dość szybko zepsuć. Dobrze, Elizabeth, idź spać. Teraz tak, to dzieło sztuki współczesnej, za które ciotka mnie pewnie zabije, że zrobiłem, czyli pierdyliard okien, jest spowodowane tym, że tak, i wygląda to jak szklarnia. Ona nade mną stoi. Słuchajcie, jeżeli nie usłyszymy się w sobotę, znaczy, że mnie już nie ma. Ona na mnie patrzy. Tak czy inaczej, to dzieło sztuki współczesnej powstało ze względu na to, że chciałem zrobić kolejny poziom aspiracji Alexa, a ona wymagało 35 okien. Więc dałem 40 okien dla okrągłej liczby, więc zrobiła kolejny poziom aspiracji. Więc z mojego genialnego planu wykończenia Davina nie wyszło nic. Być może dlatego, że zwyczajowo niewłaściwym simem robię niewłaściwe rzeczy. Bo tak. Dlatego zostawiamy. Poza tym dzisiaj simy były bardziej krnąbrne niż normalnie. Jest cudownie. Mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek wam się podobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na kanale. No i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć w sobotę. Trzymajcie się ciepło i pa, pa.